Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o wodorozcieńczalnym oleju impregnującym do drewna. Zapraszam na film. Wymagania konsumentów cały czas rosną, a producenci starają się im sprostać. Z tego względu na naszym stole kolejny produkt, zresztą bardzo popularny ostatnio, jeżeli chodzi o produkty marki Kopmans, wodorozcieńczalny olej impregnujący do drewna Eco Oil. W skrócie można powiedzieć, że to jest olej hybrydowy, który w składzie ma też żywice alkidowe i 87% innych olei w częściach stałych. Jest to produkt linii Eco, czyli rośliny wykorzystywane do jego produkcji pochodzą z upraw kontrolowanych. Do czego możemy go użyć? Tak naprawdę do całej ogrodówki. Pięknie, tu od razu podkreślę, wiecie, że ja uwielbiam modrzew, cudownie komponuje się, jeżeli tak mogę powiedzieć, z modrzewiem. Ale oczywiście możemy go też użyć do deski tarasowej z egzotyku, nie ma problemu. Deski elewacyjne, wszelkiego rodzaju wykończenia drewniane, meble, donice, krateczki, altanki, do wszystkiego ten preparat nam się nada, a dodatkowo dzięki normie PNEN 71.3 możemy go też zastosować do wszelkich przedmiotów, które przeznaczone są dla dzieci. Paleta kolorów tego preparatu, jak widać, jest dosyć szeroka, a dodatkowo producent jeszcze ją może poszerzyć. Na przykład zobaczcie na ten piękny niebieski. To akurat dla dzieciaków idealny kolor. Nanosimy ten preparat pędzlem, ale jego lepkość pozwala też na aplikację zanurzeniową. To jest trochę inny preparat, bo narzędzia po zakończonej pracy sama woda nie wystarczy. Musi być gorąca woda i mydło po to, żebyśmy umyli pędzle. Nanosimy go bezpośrednio na czyste, surowe, przygotowane wcześniej drewno. Oczywiście możemy użyć impregnatu technicznego do dodatkowego zabezpieczenia drewna. Oczywiście za każdym razem to mówię, pamiętajcie, że wszystko to, nie tylko to, co ma pigment, musi być dokładnie wymieszane, ale zawsze zalecam to, żeby dokładnie wymieszać preparaty przed rozpoczęciem malowania, bo na spodzie bardzo często te wszystkie składniki opadają po prostu na spodzie. A, warto jeszcze powiedzieć oczywiście, że w zależności od gatunku drewna zaleca się 2 do 3 warstw z 2-3-godzinnymi przerwami pomiędzy malowaniem. Czyli wielkim plusem uważam jest to, że zaczynając pracę rano, możemy ją zakończyć po południu czy wieczorem. To uważam jest na plus. Jeżeli chodzi o samo nanoszenie, to zwróćcie uwagę, że mimo, że ta lepkość jest, tak jak powiedziałam, dobra do zanurzenia, to mi tutaj nic nie skapuje. Ten preparat bardzo dobrze się przykleja do drewna, jak gdyby od razu. Wchłania się w to drewno dosyć głęboko. Zostawia powłokę, która mimo 2- czy 3-krotnego malowania, co widać na próbkach, nadal pozostawia widoczny rysunek słoi. To jest akurat, zawsze pamiętajcie, zaleta, znaczy nie tylko olej, ale właśnie to oleje pięknie wyciągają zawsze usłojenie drewna. Ja zalecam oczywiście przy malowaniu zawsze międzyszlifowanie, bo uważam, że wtedy te powłoki lepiej się sklejają i efekt wizualny też na końcu jest lepszy. Chociaż mówię, tutaj pewnie było to widać, jak pięknie to się od razu do tego przykleiło. Super zresztą mówię, tak jak na początku powiedziałam, super współgra uważam z modrzewiem. Jest też wersja bezbarwna, wzmocniona absorberem UV i halsem. Hals to jest komponent, który zabezpiecza żywice alkidowe przed działaniem UV i dodatkowo zabezpiecza drewno przed degradacją. Cóż mogę powiedzieć, po przeprowadzeniu tych prób i po rozmowach z działem technicznym z Kopmansa, okazuje się, że tak, jest to produkt, po pierwsze, on zostawia taką przyjemną, bardzo aksamitną powłokę, jest trudno wypłukiwalny i po otwarciu puszki, bo o tym chyba nie mówiłam, praktycznie jest bezzapachowy. Cóż ja mogę powiedzieć? Nowy produkt u nas, który oczywiście wypróbujemy, ale dla mnie po pierwsze przemawia fakt tego, że nie robią się żadne zacieki, że to nie jest gęsty bardzo produkt, który trzeba, wiecie, rozciągać po tym drewnie, chociaż ja akurat lubię lazury i lakierobejce.
i możemy od w jeden dzień tak naprawdę możemy produkt od A do Z wykończyć. Więc to jest dla mnie bardzo duży argument na plus. Ja Was zachęcam do tego, żebyście szukali preparatów odpowiednich do Waszych potrzeb. Nie bójmy się też tych nowych rzeczy, które wychodzą na rynek, bo one są, no nie ukrywajmy, udoskonalane, tak? Po to, żeby nam było łatwiej, przyjemniej, szybciej zabezpieczać to nasze drewno, jeżeli oczywiście chcemy je zabezpieczać, a nie zostawiać w naturze, bo tak też można. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że tutaj wszystko zostało powiedziane. Do zobaczenia.